nam się wydaje, że troszeczkę później włączony został ten stoper, który teraz pokazuje nam grafika, no ale trzymajmy się tego, co widzimy według niego. Trzecia minuta spotkania, będzie rzut wolny, tak, faulował Tomasz Jodłowiec, no i to może być groźne. No i zobaczymy, jak teraz rozwiążą ten wariant piłkarze Aktobe. Będzie chyba dośrodkowanie, wybijają legioniści, dobrze. Tak, muszą być skupieni. I on będzie dośrodkowywał, skupiona drużyna Legii. Jest tam Duszan Kucjak, także pokrzykujący jeszcze do swoich kolegów. Wybija piłkę Kucjak, ale to nie koniec akcji. Na lewej stronie pomocy drużyny z Kazachstanu Hajrulin. Na niego muszą legioniści mocno uważać, bo to jest dynamiczny, szybki piłkarz, potrafiący dokładnie Gazajewa, ściągnięty właśnie do klubu z Aktobe. Szybko starają się rozgrywać piłkę gracze z Kazachstanu. Zmę też przejawia dużą ochotę do gry od pierwszych minut tego meczu. 5 goli w lidze Kazachstanu w tym sezonie w rozgrywkach. Widać też takie duże skupienie, skoncentrowanie na twarzach legionistów. No nie ma absolutnie mowy o jakimś lęku czy strachu. Wszyscy wiedzą, co mają robić na boisku. Czy na grę Aktobe. Jodłowiec. Teraz muszą wracać legioniści. Dobry powrót Brzyskiego. Naciskał tam. Tym razem wybijają piłkarze Aktobe. Jeszcze wraca tam piłka w kierunku kilku legionistów ustawionych. No i teraz trzeba szybko wracać, bo to może być groźny kontratak. Anderson Santana, ale nieporadności drużyny Aktobe. Te stałe fragmenty gry stają się chyba największym zagrożeniem dla drużyny warszawskiej. Picelli. Wybijają obrońcy warszawskiego zespołu. Jeszcze Mułdarow. Picelli. No i teraz szansa Legii na kontratę. Danile Neko. Ale tylko czterech piłkarzy w białych strojach na połowie Legii. Teraz dołącza kolejny Anderson Santana. Trzeba zablokować ten strzał, ale piłka Anderson Santana. Nie pierwszy raz w tym meczu, bardzo niedokładnie. Szkoda tylko, że powiela jego błąd i Ibica Wrdoliak znów w takim chaosie dużym atakują piłkarze Aktobe, ale na szczęście poradzili sobie z tym legioniści. I teraz Andrzej Duda. Jeszcze pokazuje, że zbyt blisko stoją piłkarze z warszawskiego zespołu. No i bardzo niebezpieczny strzał. Tachowie wykonali ten rzut wolny bez bliska sędziego. Minuta doliczona. Picelli dośrodkowuje z rzutu rożnego. Wybija piłkę Duszan Kucjak. I to jest, proszę Państwa, w takich sytuacjach, przy rzutach rożnych, a muszą bardzo uważać legioniści. Duszan Kucjak, no i z tego dość niecodziennego Andrzeja Dudy, ale teraz znów może być groźnie pod bramką Duszana Kucjaka. Niebezpieczna sytuacja, wychodzi Kucjak. No, mieliśmy teraz, ale to jest rzut rożny i znów trzeba ogłosić lekki alarm pod bramką Legii. Piłka obok bramki tym razem przechodzi. Trudno mówić tylko o obronie. W tym przypadku bronią właściwie wszyscy zawodnicy. Znów Picelli w narożniku boiska. Nie wychodzi do piłki Kucjak. Nie było tam żadnego gracza. Malutki promyk światła na twarzy Duszana Kucjaka. Picelli mocno, ale prosto w mur. Dobrze ustawiony Duda w środku tego muru. Znów Picelli, tym razem z rzutu rożnego. No dobrze byłoby przejąć piłkę i wybić ją daleko, bądź też rozpocząć od bramki. Arzumanian od razu, daleko, takim długim podaniem na prawą stronę i może być bardzo niebezpiecznie, ale szczęśliwie dla Legii piłka nad bramką Duszana Kucjaka. Źle gra teraz. To Aktobe jest bliżej wyrównania niż Legia podwyższania tego prowadzenia i tutaj duża rola każdego piłkarza. Picelli, znów szansa. Picelli, tym razem technicznie kopnął piłkę Picelli, ale dość dobrze pilnowany i przez Mułdarowa, i przez Arzumaniana w tym meczu. Miro Radowicz, niebezpiecznie. Wrdoliak. Dobry powrót Wrdoliaka i teraz Radowicz.